pogoda dzisiaj sprzyja. Jest sympatycznie. No i idziemy. Powiem wam, mega zajebista sprawa. Do parku mam jakieś 15 minut. Około 15 minut. No i to jest taki a la Central Park norweski. Znaczy nazwa oryginalna to jest Vigeland Park. Ale potocznie taki norweski Central Park. Jest to tutaj największy park w Oslo. Całkiem przyjemny. Zresztą pokażę wam. Generalnie jakbym się uparł, to tramwajem też bym dojechał. Ale jest ładna pogoda. To jest tylko niecałe 15 minut spacerku. Więc po co? Przejdę się. Przyjemnie będzie.
Jest to idealne miejsce na niedzielny komentarz. No więc jestem sobie w parku, chilluję się, odpoczywam. Jest mega przyjemnie. Pogoda też jest fajna. Złota jesień, można powiedzieć. Bardzo, bardzo przyjemnie się tu siedzi. No i co? No i takie słowo na niedzielę tutaj rzucę. Bo? Taka historia z dzieciństwa teraz będzie. Byłem mały. Czy mały? No nie tylko mały. Wiek szkolny, wiek przedszkolny. To wydawało mi się, że niedziela zawsze jest dniem wolnym. Takim słonecznym, wolnym. Gdzie mogę sobie wyjść do parku, coś porobić. No i ten czar prys. Czar prys w momencie, kiedy stałem się dorosły, musiałem iść do pracy. Okazało się, że niedziele nie zawsze są wolne. Ale do czego zmierzam? Bo ta historia ma swój szczęśliwy koniec, że teraz, w niedzielę, każdą niedzielę mam wolną. Wręcz, kurwa. Więc wracają czasy z dzieciństwa, kiedy mogę coś zaplanować i niedziela jest zawsze wolna. Także to mi się podoba. A niedziela ma coś w sobie takiego, że to jest taki dzień, który chyba powinien być wolny. Jest jakaś taka magia w tym dniu. No, to jest fajne. Mieć wolną niedzielę. I wyjść sobie do parku. Wychillować się. Podpoczywać.